na beztroskie i tak jak powinno wyglądać dzieciństwo, to jest cały czas spędzałem czas z kolegami na osiedlu. Cieszyłem się życiem, praktycznie robiłem to, co pragnąłem, grałem w piłkę, bawiłem się z znajomymi, chodziłem na imprezy, byłem normalnie rozwijającym się chłopakiem, który jeszcze miał żyłkę właśnie do sportu i smykałkę, więc mnóstwo było tych wspomnień, ciężko mi się teraz znaleźć jakieś takie jedno najbardziej wartościowe. Ciągle miałem dobre relacje z rodzicami, z którymi do tej pory i z bratem. Więc ciągle cały czas się wspieraliśmy, jak gdyby nie było żadnych trudności, jeśli chodzi również o moją osobę, o naukę, o szkołę. Byłem raczej takim spokojnym chłopakiem, który wiedział, co chce zrobić. Samo przyjście również na salę kickboxingu, bo to od tego się zaczęła moja przygoda z takim sportem na serio. Spowodowało to, że chodziło na salę, taki przykład śmieszny, ponad 100 osób, 120 osób, mieliśmy trzy rzędy. Trenowaliśmy wszyscy w tych rzędach naprzeciwko trenera. Ja od razu na pierwszym treningu przyszedłem, ustawiłem się naprzeciw trenera i przyszedłem w dresie Polska, nie? Wszyscy, którzy przyszli, praktycznie podśmiewali się ze mnie, że o, przyszedł jakiś wielki urka-burka, chcę pokazać, co to nie on i tak dalej. No ale jak się okazało, po roku czasu z tej grupy, która przychodziła, czyli z tych 120 osób, zostało nas około 20. Jednak okazało się, że moje podejście od razu to, że chęć uprawiania tego sportu spowodowała to, że miałem cel, żeby osiągnąć w tym sporcie jak najwięcej. No i to, że przyszedłem w tym dresie Polska i trenowałem przed samym trenerem, takie było nastawienie. Byłem bardzo ambitny, zawsze czegoś nie dotknąłem, chciałem być pierwszy, walczyłem o swoje, nigdy nie lubiłem być w tyle, zawsze chciałem być takim prekursorem różnych pewnych trendów na osiedlu wśród swoich rówieśników. No udawało mi się to, czasami wychodziłem, że na mądrale, na takiego troszkę dopanego w sobie, no ale jednak mimo wszystko potrafiłem też przyjąć słowa krytyki na swoje plecy i to powodowało, że byłem osobą, byłem chłopakiem, który był lubiany w swoim towarzystwie i to spowodowało, że sport, różnego rodzaju podejście do znajomych w dzieciństwie powodowało to, że tych wspomnień naprawdę jest mnóstwo przez rozrabianie, poprzez latanie po działkach i nie wiem, zabieranie jabłek z drzew na różnego rodzaju innych fajnych, ciekawych rzeczach.